Dzisiaj w ostatni dzień lutego czytamy Ewangelię o tym, jak należy się modlić. Sam Jezus uczy nas modlitwy. Nasz Bóg uczy nas modlić się. Jezus zwraca naszą uwagę, by modlić się do Ojca. Kościół właśnie tak się modli, do Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. Tak jest wiele sformułowanych liturgicznych modlitw Kościoła. Ale na co zwraca Jezus uwagę, kiedy uczy swoich uczniów modlitwy, to uprzedza sam tekst modlitwy, którą dzisiaj nazywamy modlitwą pańską, takim wezwaniem do tego, by nie być gadatliwym, a kończy swoją wypowiedź na takiej kwestii dotyczącej przebaczenia, by być zawsze gotowym do przebaczenia. Zawsze te dwa wątki powinny towarzyszyć naszej chrześcijańskiej modlitwie, ale chyba w sposób szczególny w Wielkim Poście powinniśmy na to zwrócić uwagę. Gdy chodzi o kwestię gadatliwości, to czy potrafimy nazywać konkretnie swoje potrzeby przed Panem Bogiem? Czy mówimy do Boga z serca? Bo łatwo ulec nam w takiej skrajności, że albo nie potrafimy mówić do Boga szczerze, jak dzieci, albo wchodzimy w jakąś taką gadatliwość i chcemy jakby Pana Boga zagadać. A może warto postawić też Panu Bogu w modlitwie jakieś konkretne pytanie, nawet jeżeli odpowiedzi od Niego nie usłyszymy od razu. A gdy chodzi o kwestię tego przebaczenia, Bóg zawsze jest w stosunku do nas gotowy na przebaczenie. Na przebaczenie nam. To skoro Bóg, który jest Najświętszy i Wszechmogący, nam przebacza, to dlaczego my nie potrafimy otworzyć się na drugiego człowieka i mu przebaczyć? Weźmy to tak na logikę, pomyślmy sobie. Prędzej, może zabrzmi to jak heresja, prędzej Bóg nie powinien nam przebaczyć naszego właśnie oddalania się od Niego, jedynego źródła dobra. Ale Bóg jednak z nami jest ciągle, mimo tego, że my się od Niego oddalamy. To tym bardziej my, skoro nie jesteśmy tacy święci jak On, powinniśmy wyciągać dłoń, ćwiczyć się w miłości względem człowieka drugiego, słabszego często od nas. No bo jeżeli ktoś nie potrafi wyciągnąć do nas ręki, to my powinniśmy, biorąc wzór od Jezusa, wyciągnąć piersi rękę do tego człowieka. No i wtedy, kiedy jesteśmy gotowi na przebaczenie, wtedy możemy tak w pełni prosić Ojca w niebie o to, co jest naszą potrzebą, licząc na to, że nas wysłucha, bo mamy tę otwartość. Czyli modlitwa chrześcijańska, reasumując, czego nas uczy? Żeby na modlitwie być konkretnym, konkretnie wyrażać potrzeby przed Bogiem, i modlitwa ma nas prowadzić do pogłębienia miłości i relacji też z drugim człowiekiem. To nie jest sztuka złożyć ręce i mówić: Ojcze, kocham Cię. Ale sztuką jest wyjść z modlitwy radosnym i otwartym na drugiego człowieka, mimo że ten człowiek jest trudny. Gadatliwość i kwestia przebaczenia. Dwa aspekty, nad którymi można popracować w Wielkim Poście w sposób szczególny. Duchu Święty, otwieraj nas na prawdziwą, rzetelną, z serca płynącą modlitwę chrześcijańską, w której z jednej strony do Boga zwracamy się Ojcze, a z drugiej strony jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Pomóż mi, Duchu Święty, pomóż nam, Duchu Święty, popracować nad naszą modlitwą, by spełniać ten dobry uczynek, jeden z najważniejszych, w Wielkim Poście z oddaniem.
Pomóż nam popracować nad tym dobrym uczynkiem tak, żebyśmy wzrastali coraz bardziej w miłości do drugiego człowieka, nie tylko do Ciebie, nie tylko do Ojca, do Syna, do Trójcy Świętej, ale do drugiego człowieka. Amen. Co jest tą jedną rzeczą, którą dzisiaj Bóg Tobie mówi przez to słowo? Dajcie lajka, subskrybujcie kanał i dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że takim dobrym przełożeniem tej Ewangelii na życie będzie zastanowienie się, komu mam jeszcze przebaczyć. Nawet jeżeli już przebaczyłem jakieś, nazwijmy to tak, grube sprawy komuś, to może w ostatnim czasie coś się wydarzyło i warto by było napisać SMS albo zadzwonić nawet do tej osoby i powiedzieć: przepraszam, sorry za moje zachowanie. Chcę się pojednać z Bogiem i chcę się pojednać również z Tobą. A druga kwestia tej gadatliwości. Może warto poćwiczyć modlitwę spontaniczną, z serca płynącą. Panie Jezu, potrzebuję Cię w tej sferze mojego życia. Nie daję tu rady. Panie Boże, uwielbiam Cię i kocham Ciebie w wszystkich Twoich dziełach i cudach, które zdziałałeś w moim życiu. Prostymi słowami. Niech to będzie lekcja z dzisiejszego słowa z Ewangelii. Dobrego, błogosławionego wtorku.